Jeszcze kwadrans i będzie godzina 20, 25 dzień lutego. Drodzy Państwo, cofnijmy się w nieco bardziej zimne strony, bo dziś przecież w Warszawie prawie że lato, kilkanaście stopni powyżej, zaraz w najbliższym czasie, 16. Moja dziewczyna, która jest Eskimosem, dosłownie z Marzluchem, dziś pewnie pęga z Dumy, jest dziś na pewno przeszczęśliwa, bo pierwszy dzień ma na sobie tylko i wyłącznie bluzę, którą notabene wzięła mi z szafy, pewnie się cieszy, że jest w końcu to jej pora roku, jej aura. Więc my pójdziemy tam, gdzie jest dziś trochę zimniej, pójdziemy pod K2, gdzie to Minga G który w, był wściekły po słowach pani Gorzkowskiej, obraziła nasz naród, tak mówi zdobywca K2. Zimą Madrena Gorzkowska mówi, nieprawdę. Rozmawiałem ze swoimi ludźmi i nikt nie wypowiedział słów, o których ona wspomniała. Gorzkowska próbuje grać wspinaczami, którzy stracili życie po to, by zwrócić na siebie uwagę. To bardzo przykre, mówi wspinacz. Ludzie szukają różnych wymówek, gdy coś im się uda, mówi też, kontynuując swój wywód, rozmowy z dziennikarzami sportowymi nepalski zdobywca K2. Wspinacz odnosi się również do zarzutów, że to szerpowie Zatakili swoje plany przed Himalajstami, których później, którzy później zginęli pod K2, jak pewnie Państwo dobrze wiecie. Jest 16 stycznia i grupa złożona przez 10 Nepalczyków wtedy przeszła do historii, stając na szczycie jednego z 8 tysięczników, który wcześniej nigdy w historii świata nie był zdobyty zimą, tą porą roku. Udany atak przeprowadzili m.in. Nirmal Puria, Gleja Sherpa, Minga Dawid Sherpa i Minga Geil szerpa, którym który te informacje również przytacza. Nepalczycy mówili, że odetną liny, jeśli ktoś za nimi pójdzie. To jeden z tych cytatów. W tej zimie również pod K2 była słynna już Polka, pani Magdalena Goszkowska. Ona również zdobyła, zdecydowała się wówczas na ten atak szczytowy na K2, no ale ze względów na problemy wtedy mój z żołądkiem bodajże doszło tylko do pierwszego obozu. W takim niedawnym wywiadzie dla telewizji Polsat Sport Polka, polska himalajska wypowiedziała się na temat tej akcji Nepalczyku, Nepalczyków dosyć hańbiące dla nich. Sposób, na pewno sposób bardzo obraźliwy, taki dziwny, złożony i pokrętny, można by spokojnie powiedzieć. Troszkę był zaskoczeniem ten jej wywód, bo prognozy nie były jednoznaczne wtedy, jeszcze według niej. Nie chcieli oni się dzielić tymi informacjami z nami, mówiła dalej pani Ingoszkowska. Powiedzieli również, że, jest, że jeśli ktokolwiek inny pójdzie za nimi, to ci odcinają liny, bo chcą mieć ten szczyt tylko i wyłącznie dla siebie. Zapanowali to wszystko, oni naprawdę nie chcieli, by inni ludzie tam byli, ale myśmy. I tak nie byli w tym stanie podążać dalej. Wzięli na siebie ogromne ryzyko. Byli bardzo wysoko, w bardzo trudnych warunkach. W wichurze, dodała była lekko atletka, dyskutując z dziennikarzami w sprawie tego słynnego już wyjścia na K2. Pani Gorzkowska tłumaczyła też swego czasu na łamach gazety wyborczej, że usłyszane przez nią słowa o odcięciu tych lin, czyli definitywnym wyroku śmierci dla innych podążających tropem tych odcinających te liny. W analogiczny sposób miał charakter żartobliwy, mimo to wypowiedź Polki odbiła się na Nepalu bardzo, ale to bardzo szerokim echem. Do, dosyć globalnym cały świat o tym dzisiaj pisze, całe wszystkie media, nawet największe agencje prasowe informują o tej sytuacji, no, próbując jakoś zweryfikować i dotrzeć do prawdy. Gdy w środę dotarła do nas informacja, że jeden z zdobywców K2 Minga Gelje szerpa chciałby skomentować zamieszanie na łamach jednej z polskich gazet, ta pani Magdalena wspinała się, wspomniała o nepalskich szerpach, więc jej słowa są bardzo obraźliwe dla mojego kraju, Nepalu i dla społeczności szerpów. Żaden z członków mojego zespołu jej zupełnie nie zna, nie znał i pewnie już nie pozna. Byliśmy ze sobą każdego dnia i pytałem ludzi, czy ktoś powiedział coś takiego Gorzkowskiej, Usłyszałem że nikt nie wypowiedział się w takich sposób i nie powiedział takich słów, o których mówi pani Gorzkowska. Większość nawet jej nie widziała. To też ciekawe w kontekście, szczególnie jej słów, ale potem zaczęła mówić, że to były. Tylko i wyłącznie żarty. Teraz próbuje grać wspinaczami, którzy stracili życie, by zwrócić na siebie uwagę. To bardzo przykre, mówi w rozmowie z dziennikarzami słynnej już wspinacz Himalajista Mingam G. Mingama przytacza również inne słowa Gorzkowskiej, która stwierdziła, że pewne decyzje były dla niej jakoś zaskakujące. Oni mieli budować taki wizerunek, że zgubili cały sprzęt z obozu drugiego i nie są w stanie iść w górę. Ale z kolei samej nocy, tej samej nocy, kiedy to wszystko działo się tam, w tym obozie. Gdzie jest na dworze ponad minus 30 stopni hmm, Kilka tysięcy metrów nad ziemią Oni wtedy i tak wyszli nocą Byliśmy dwoma nepalskimi zespołami Nimis i jego ekipa zgubiła ekwipunek w obozie drugim Ale sprzęt mojego zespołu był zabezpieczony w obozie drugim i trzecim Zdeponowaliśmy już swój sprzęt w trójce. Trójka to oczywiście trzecia baza takiego, te, dla tych zdobywających ten słynny K2. No i wówczas podczas poprzedniej spinaczki pomogliśmy, pomogliśmy m.in. Gorzkowskiej, która znów mijała się tutaj z prawdą, opowiadając swój rzekomy scenariusz, który miał również rzekomo się w ogóle. Nie, nie wydarzyć. Sama pani Gorzkowska mówi, że ma nagrane rozmowy, że cieszy się również, że nie wyszła na wariatkę, bo Gorzkowska utrzymała, że zdanie po odcięciu tych liny padło. Tyle, że jak podkreśla, jeszcze raz miało ono mieć niby żartobliwy charakter. Oczywiście mnóstwo w mediach jest usprawiedliwienie słynnej polskiej, polki, polskiej lekkoatletki. Mnóstwo jest też komentarzy za i przeciw temu, w jaki sposób zachowała się w stosunku do. Przecież swoich kolegów, którzy również mimo tego, że z innego kraju mieli takie samo prawo, by zdobyć ten szczyt także zimą, to, że mieli więcej zdrowia i sił nie świadczy o tym, że ktoś powinien im ten sukces zabrać. Zrobili to, to się liczy, kto pierwszy, ten lepszy, pani, pani Gorzkowska, niestety. Również jak zauważył w, w, sam ten Radosław Lenirski, to jest też wspinacz, komentator podobnych sytuacji w rozmowie z Gazetą Wyborczą, w tym całym zamieszaniu takie nie chodzi wyłącznie o teliny, bo taką odrębną kwestią jest również zachowanie tych Nepalczyków, którzy no względem tych pozostałych wspinaczy mieli bowiem w jakiś sposób ukrywać ten zamiar szczytowego ataku, bo przecież z tego co widzieliśmy również w telewizji, kilka dni przed tym zdobyciem K2 zetknęli się ze sobą w obozie drugim, w Islandczykiem Johnem z Norim oraz Pakistańczykiem Muhamedem Ali Saddam, który to też potwierdza taką styczność, taki kontakt, takie minięcie na tym właśnie szlaku. Gorzkowska i sam towarzyszący jej jako filmowiec, jeden z partnerów tej całej sytuacji, też twierdzi, usprawiedliwiając się niejako dziennikarzom, że Nepalczycy wprowadzili w błąd tych dwóch wcześniejszych minionych na szczaku pana Snoriego i Alnego. Nie Mówiąc już o swoich planach wyjścia na K2, okłamali ich wtedy, to mówi również Polka w rozmowie z kolejnymi dziennikarzami. No więc sprawa przybiera zupełnie inny obrót. Natomiast no, waham się, czy y, y, warto uwierzyć komuś, kto w pewnym akcie desperacji nie był w stanie do tego szczytu zdobyć, czy jednak zaufać tym, którzy tego dokonali, byli tam i y, nie mają powodu, by kłamać, bo nikt im tego sukcesu oprócz naszej słynnej. Polki nieco odebrać. No, być może tu znów wykłania się kolejna sytuacja, że moje jest Mojsze, Polska to piękny i najlepszy kraj na świecie. Być może również i nam tam towarzyszyła Najświętsza Panienka. Byliśmy również narodem wybranym na tej górze. Mimo tego, że dowody, że zeznania innych Spinaczy świadczą zupełnie inaczej, ta i tak utrzymuje, że to ona ma rację, że to oni powinni być tam pierwsi, gdyby nie groźba, później już nie groźba, a zwykły żart to na pewno by poszli w górę. No, trudno, że pani Gorzkowska nie mówi również o. Swoich, swojej sytuacji zdrowotnej, wtedy o swoim samopoczuciu, o tym, jak nie mogła wyjść nawet z pierwszej bazy, podczas gdy jej konkurenci dotarli już do tej trzeciej, czyli kilka znów tysięcy metrów wyżej. Suma summarum, no, Nepalczycy, Nepalczycy dokonali czegoś naprawdę niemożliwego, czegoś, co zapisze się na stałe w historii globalnego alpinizmu, Himalajizmu, globalnej wspinaczki. Więc po prostu może zaakceptujmy ich sukces, bo to ludzie, którzy generalnie przecież zawsze noszą te słynne kilkodziesięciokilometryczne we plecaki, przenoszą obozy tym, którzy mają więcej kasy, którzy są gotowi zapłacić za podobną eskapadę, więc są generalnie takimi mrówkami w tym mrowisku, a królowa jest jedna. No to jest oczywiście klient, który ma marzenie, płaci, po prostu wynajmuje sobie szerbów i wychodzi, a tu jednak role się odwróciły. No i nie liczył się status sportowca, bycie byłym polskim lekarzem, a po prostu talent, ambicja i wytrwałość. To sytuacja spotka dwa, my natomiast schodzimy już na ziemię, bo za kilka chwil łączymy się z kolejnymi gośćmi. Będzie z nami Andrzej Trybusz, doktor generał Andrzej Trybusz, były główny inspektor sanitarny. Podyskutujemy wspólnie o nowych restrykcjach dla jednego z województw w naszym kraju na północy, ale też o zasadności zmiany i no, karania mandatami tych niepokornych noszących zamiast maseczek przyłbice. Czy to ma sens na rzekomym finiszu pandemii? Sprawdzimy już za chwilę, bo na zegarku jest już za pięć ósma. Halo Radio